Czy w wyjątkowej sytuacji, na przykład ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego? No i moi drodzy, słuchajcie, przepisy jasno wskazują, że z korytarza życia mogą skorzystać służby ratunkowe, tak? Typu policja, typu pogotowie, ratu pogotowie medyczne, czyli ZRM, straż pożarna i inne służby, bądź zarządca, danej drogi, tak? czyli jakiejś służby technicznej i tak dalej, tak dalej, Więc tutaj nie ma mowy, aby inna osoba postronna mogła z takiego korytarza życia skorzystać i jadąc na przykład w tym korytarzu życia za pojazdem uprzywilejowanym. Więc tutaj prawidłową odpowiedzią będzie, że nie, zgodnie z literą prawa.